hejka, witam na moim kanale, jestem Piurpia, a to jest Szybko Pija! Dzium, 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 Szybko Pija, Szybko Pija! Szybka Pija! Szybka Pija to nic innego jak seria poradników dotyczących różnych gier i zagadnień i dzisiaj wytłumaczymy sobie, co to jest, o co chodzi z kontem współdzielonym. Jak to możliwe, że ktoś płaci tylko 20 zł i ma wszystkie dodatki Simsów na bieżąco? Wpisując sobie frazę The Sims 4, wszystkie dodatki na Allegro, pewnie wyobrażasz sobie, że wyskoczą ci konta za 200, 300, 400 zł, a tymczasem mamy tutaj jakieś 15, 20, nawet 6. O co chodzi? To są konta współdzielone, czyli konto na Originie z wszystkimi dodatkami z Simsów, jakiegoś typka czy jakiejś dziewczyny, która udostępnia to konto wielu osobom. No mówić się muszę, że najlepiej jest wspierać twórcę, mieć swoje własne konto z wszystkimi dodatkami, ale jest taka opcja, o której wam teraz mówię. Ja mam podejście do tej opcji neutralne. Nie namawiam was do tego, po prostu informuję, że takie coś jest, istnieje i żyje. Na czym to polega, z czym to się je i jak to się robi? No więc jak wybierzemy sobie już takie konto i kupimy je na tym Allegro czy na jakimś innym portalu, dostajemy maila zazwyczaj z danymi od tego sprzedawcy, gdzie możemy się wtedy na to konto zalogować i zacząć pobierać Simsy. Proste? Otóż nie. Tego konta zazwyczaj korzysta wiele osób, nawet czasami kilkadziesiąt, więc bycie zalogowanym nawet przez minutę na tym koncie jest dosyć problematyczne. Bo jak pewnie wiesz lub nie wiesz, Origin ma takie zabezpieczenie, że na koncie może być zalogowana tylko jedna osoba i grę może pobierać tylko jedna osoba. A z kolei, żeby sobie te Simsy pobrać, musisz być zalogowany, bo inaczej tego nie zrobisz. Więc główny problem kont współdzielonych jest taki, że masz problemy, żeby te Simsy pobrać, ponieważ kiedy jesteś zalogowany, za chwilę inna osoba cię wylogowuje, bo też chce pobrać te Simsy i po prostu toczysz batalię o to, żeby sobie pobrać. Musisz w jakichś różnych dziwnych porach dnia wchodzić, gdzie na przykład gimby śpią. Większość sprzedawców zazwyczaj jest do tego przygotowanych, jeżeli napiszecie jakąś wiadomość, że nie możecie pobrać i tak dalej, i tak dalej. No to wyślą wam jakieś dodatkowe konto, na którym jest mniej osób, żebyście mogli sobie te dodatki pobrać. No dobra, kupiłeś konto, dostałeś maila, pobrałeś sobie Simsy i co teraz? Teraz musisz je aktywować, czyli zalogować się na te konto i z zalogowanego konta wejść w Simsy. Co też czasami jest problematyczne, ponieważ dziennie można wykorzystać tak jakby logowanie na nowym komputerze jakieś 3 razy, więc jeżeli przed tobą 3 osoby pierwszy raz na swoim kompie aktywowały Simsy, no to niestety musisz poczekać, kiedy licznik aktywacji na nowych komputerach się zresetuje. Jak poczekasz, odpalasz sobie gierkę, no i rzeczywiście wszystko działa, możesz grać Simsy i jest naprawdę świetnie. Jednak nie możesz grać jako zalogowana osoba, musisz grać na offline, czyli bez połączenia z siecią. Jest to trochę problematyczne, jeżeli chcesz korzystać z galerii, chociaż nie niewykonalne, ale na pewno nie tak przyjemne i fajne jak swoje własne Simsy. Z takich kont zazwyczaj korzystają osoby, gdzie mają swoje Simsy, kilka dodatków im na przykład brakuje najnowszego lub kilku ostatnich najnowszych czy jakiejś akcesorii i chcą po prostu mieć cały pakiet. Wtedy bez problemu mają już pobraną część Simsów u siebie na koncie i po prostu pobierają tylko te brakujące części i sobie grają, żeby mieć full. No dobra, wszystko ci już wyjaśniłam, mam nadzieję, że jak teraz gdzieś na streamie lub w eterze pojawi się hasło konto współdzielone Simsy za 5 zł, będziesz wiedzieć, o co chodzi dzięki mnie. Jak Szybka Pija ci się przydała, zostaw łapeczkę w górę i komentarz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejka! Juu!